Witam wszystkich bardzo serdecznie po przerwie obiadowej. Nazywam się Rafał Jaworowski. Będę się starał powiedzieć troszeczkę o tym, co robimy w dziedzinie FreeBSD w systemach wbudowanych. Tutaj kilka już prezentacji, w szczególności jedna na temat VCBSD, który jest tak na całkowicie drugim końcu tego, o czym ja będę mówił. Ja będę mówił o komputerach takich, które właśnie są niepopularne, których nie widać dość często w masowym rynku. Tak jak mówię, jest to tak trochę na drugim biegunie tego, o czym mogliście tutaj wcześniej usłyszeć. Prezentacja w skrócie będzie miała taki przebieg, trochę powiem ogólnych rzeczy. Najpierw zdefiniujemy problem z grubsza. Potem pokażemy przykłady istniejące. Będę mówił też trochę o przykładach tego, co my robimy. Omówię ogólnie sytuację FreeBSD w ogóle na tle innych systemów operacyjnych i jego wsparcia dla systemów budowanych. Powiem trochę o plusach, o minusach, jak to rzeczywiście wygląda, jak on się tak sprawdza w zastosowaniach budowanych. Będzie to takie spojrzenie makroskopowe. Nie będziemy tutaj wnikać w nadmierne szczegóły, na poziomie kodu, ani to nie jest wykład w sensie takim ścisłym. Jest to raczej zbiór takich impresji naszych, naszych doświadczeń oraz badań, które robimy oraz tego, co w tej chwili jest dostępne w FreeBSD. Kilka słów wprowadzenia. Po pierwsze, co to jest system wbudowany, czyli embedded system. Po pierwsze, jest on tak naprawdę bardzo podobny do komputerów takich popularno-naukowych, że tak powiem, czyli komputerów biurkowych, PC-ów, serwerów, z którymi wiele osób tutaj prawdopodobnie ma do czynienia. System wbudowany w sensie formalnym, z punktu widzenia jego konstrukcji, jest typowym systemem mikroprocesorowym. On zawiera takie typowe elementy jak jednostka centralna, obliczeniowa, pamięci rozmaitego rodzaju. Będą to pamięci RAM, ROM, flash. Niektóre z systemów wbudowanych posiadają również pamięci takie wybitnie masowe, takie jak dyski nawet. Co nie jest takie oczywiste w tej dziedzinie tutaj zastosowań. Więc jest to na pewno system mikroprocesorowy. Drugim takim bardzo istotnym wyróżnikiem jest to, że systemy wbudowane są elementem większej całości. I tutaj to już jest raczej kwestia, która wynika z ich zastosowań, a nie formalna. O ile tutaj właśnie definicja tak systemu mikroprocesorowego, no to wiadomo, to co ma CPU, co ma pamięć i tak dalej, to będzie mówić, że to jest system mikroprocesorowy. Natomiast systemy wbudowane są elementem większej całości w sensie funkcjonalnym. To nie są komputery takie właśnie, które mamy na biurkach, które są samodzielne. Pomijam tutaj kwestię jakby środowiska szerszego. PC-ty też są podłączane do sieci, do internetu. Można powiedzieć, że one nie są samodzielne. Ale ta całość, o której my tutaj mówimy, jest bardzo taka, ma lokalny zasięg. To znaczy, to jest komputer, który jest otoczony pewnymi wspomagającymi układami. Często są to inne komputery pomocnicze. I my mówimy o takiej lokalnej całości, więc to systemy budowane składają się z takiego głównego komputera, który nas będzie tutaj w szczególności interesował, oraz jakichś tam pomocniczych elementów, często czasem biernych, mniej lub bardziej. Jako system mikroprocesorowy, jako komputer pełnoprawny, na którym działa software, systemy wbudowane będą wykonywały na ogół jedną specjalizowaną aplikację. To jest nie taka do końca ścisła definicja. Może to być zestaw aplikacji, czy nie chodzi mi o ściśle jeden program wykonywalny. To może być jakiś zestaw programów. Niemniej istotne jest tutaj to, że komputery takie biurkowe czy podbiurkowe, one
są z założenia systemami takimi uniwersalnymi. Możemy tutaj w jakimś czasie wykonywać na nich programy, nie wiem, do edycji dokumentów, jakieś biurowe, za godzinę możemy uruchomić na tym komputerze grę i tak dalej, i tak dalej. W systemach budowanych takie sytuacje się nie zdarzają praktycznie. Znaczy mamy cały system, który jest dobrze zdefiniowany, on ma te swoje elementy, jest też software, który jest dobrze zdefiniowany, którego się nie zmienia. Na takim komputerze działa po prostu jakiś zestaw aplikacji i to wszystko. Więc to jest taki kolejny istotny wyróżnik. Następne wyróżniki systemów budowanych to jest z punktu widzenia ich konstrukcji fizycznej. Są to bardzo silnie zintegrowane układy półprzewodnikowe. One mają małe rozmiary fizyczne. Część z nich będzie jeszcze się specjalizowała w zastosowaniach, które wymagają bardzo minimalnego poboru energii. Także będą komputery profilowane specjalnie pod tym, żeby zużywać jak najmniej energii. Całe systemy wbudowane, projektowane są pod kątem wysokiej niezawodności, spełniania bardzo wysokich wymagań środowiskowych, bezobsługiwości, mają być bardzo trwałe mechanicznie. Będą to komputery gdzieś osadzone, nie wiem, jakieś samochodach. Będziemy mówić o przykładach dalej. Natomiast one mają nałożone na bardzo, bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o takie kwestie. Jedną z takich kolejnych, powiedzmy nieścisłych, ale istotnych z punktu widzenia takich użytkownika PC-ta jest na przykład to, że komputery wbudowane no, nie mają żadnego GUI. Też z dokładnością taką, że tak jak mówiliśmy, taki system może być złożony z kilku elementów. Jednym z jego z kolei innych elementów, takich ale już zewnętrznych w stosunku do takiego centralnego systemu, może być bardzo specjalizowany jakiś z kolei GUI, tak naprawdę jakiś panel czy coś. No, natomiast ten nasz zasadniczy system sterujący, on nie ma takiego nowoczesnego, czy też nie nowoczesnego, ale no, graficznego kontaktu z użytkownikiem. To konsola co najwyżej. Przykłady i zastosowania. Być może nie każdy wie, ale systemy wbudowane otaczają nas wszędzie praktycznie obecnie. Są komputery, które możemy znaleźć w telefonach komórkowych. Jest tam kilka co najmniej w obecnych czasach komputerów, które ze sobą współdziałają. O telefonach komórkowych mówiliśmy, o zupełnie prozaicznych urządzeniach w domu, pralki, kuchenki mikrofalowe, telewizory, to wszystko jest naszpikowane elektroniką. To są wszystko z punktu widzenia naszych tutaj definicji formalnych atrybutów, systemy wbudowane właśnie. W szczególności w samochodach, samolotach, komputery, które sterują takimi rzeczami, to wszystko podpada pod te nasze definicje. Aparaty, kamery, to możecie, ktoś ma iPoda, w iPodzie jest kilka komputerów. Może nie w tym najmniejszym, ale pierwotny iPod miał, zdaje się, dwa army. Sprzęt sieciowy, aparatura medyczna, to wszystko jest oparte na elektronice. Przykłady też z życia kolejne, te, mówiliśmy o tym, że te systemy muszą być bardzo odporne. Środowiskowo muszą, tutaj jak widać, no, na przykład właśnie sprzęt typu wojskowy czy kosmiczny musi być wytrzymały na bardzo niskie temperatury, na długowieczność, tak? W pewnych zastosowaniach nie ma szans na to, żeby podejść do jakiegoś systemu i go zresetować, na przykład jak się z nim źle dzieje, albo wymienić mu jakiś element, to one wszystkie muszą być bardzo, bardzo dobre i spełniać bardzo wysokie wymagania właśnie. Zanim pojawią się takie produkty, o których tutaj mówiliśmy, przykładowe, czyli już konkretne telefony, chociażby tutaj ten rzutnik, który też zawiera jakiś tam komputer w sobie i inne, zanim pojawi się taki końcowy produkt, wcześniej... Halo? Ktoś ten mikrofon jednak...
zanim pojawi się nam tutaj produkt końcowy w postaci takiego jakiegoś urządzenia gotowego do użycia, w którym siedzi jeden lub kilka takich budowanych komputerów, zajmuje się nim bardzo wiele osób. Są to zespoły programistów, które pracują w przeliczeniowych latach tak naprawdę pracy inżynierskiej nad produktami. I zanim to będzie miało taki ładny kształt kompaktowy, który telefon, który można schować do kieszeni, czy też elektronika, która siedzi w preloczku, czy coś takiego. Podczas tych prac przygotowawczych pracuje się z innego typu systemami. Będą to systemy przeznaczone do takich warunków laboratoryjnych, rozwojowych i eksperymentalnych. My z takimi rzeczami pracujemy i o nich teraz właśnie chciałem rzec kilka zdań i pokazać przykłady. I są to właśnie takie, to są identyczne produkty w sensie tutaj funkcjonalności, sprawności tych wszystkich wymagań, o których mówiliśmy. Natomiast one są przekazane do użycia w takim środowisku otwartym właśnie do pracy przez specjalistów, do pracy przez ludzi, którzy są świadomi tego, co robią. To nie są produkty końcowe dla użytkownika, który może sobie dość bezwiednie ich używać. One są delikatne tak naprawdę. Natomiast one z kolei mają ogromne zalety takie, że bardzo łatwo jest właśnie prototypować z nimi. Bardzo łatwo jest podłączyć inne elementy do nich, bardzo łatwo je testować. Mamy dostęp bardzo, bardzo wygodny do wszystkich końcówek układu elektronicznego. Mamy dostęp do dodatkowych układów programowalnych, które możemy wykorzystywać podczas testów, do wymuszania pewnych zachowań itd., itd. Takie systemy uruchomieniowe w szczególności różnią się między innymi od systemów takich produkcyjnych, gotowych już na półce tym, że mają między innymi taki interfejs do debugowania JTAG, który jest standardem tutaj w systemach budowanych, więc w produktach końcowych, takich komputerach, no on już jest chociażby ze względu na koszty, już nie musimy instalować gniazdka do czegoś takiego, ale również z powodów jakby tutaj zasadniczych i filozoficznych. Takie właśnie złącza debugowe znajdują się tylko w systemach laboratoryjnych i uruchomieniowych. Tutaj zamieściłem kilka zdjęć, nie wiem, czy coś tutaj widać. Te systemy laboratoryjne, one często są same w sobie modularne. Tutaj widać na tym zdjęciu, to jest zasadniczo taka płytka, na której jest komputer zintegrowany, to jest pełny system. Oprócz CPU mamy tutaj, on jest obrośnięty jeszcze peryferiami. Ja będę o tym mówił jeszcze o szczegółach takich konstrukcyjnych. Natomiast to jest przykład, to jest produkt Philipsa, tutaj Core, to jest oparty na architekturze ARM. Ten akurat, który tutaj widać, jest o tyle prosty, że on nie zawiera MMU, nie ma tutaj sprzętowego wsparcia dla pamięci wirtualnej. To nas akurat nie interesuje specjalnie. To, na co chciałem zwrócić uwagę teraz, to, że te systemy laboratoryjne, one są bardzo modularne. Widać tutaj, mamy taką płytkę główną, która ma jeszcze dodatkowe gniazda, z takim modułem, który zawiera tylko procesor. Jak planujemy jakiś produkt, no robimy sobie prototyp na jakimś układzie, powiedzmy takim wybranym. W tej chwili się okazuje się, że on na przykład nie spełnia do końca wymagań wydajnościowych. Możemy taki moduł wyjąć, zastąpić go lepszą jakąś inkarnacją tutaj, nie wiem, lepiej taktowaną i tak dalej. Więc te systemy laboratoryjne, one są bardzo uniwersalne, modularne, zawierają właśnie mnóstwo nie widać, no ale przełączniki, przyciski, sondy, lampki i tak dalej. Tam oglądaliśmy ARMA tutaj i tamte przed chwilą pokazywane, to był taki stosunkowo prosty system uruchomieniowy. Tutaj jest jeden z najbardziej rozbudowanych, a tak naprawdę jest to tylko jego fragment, bo to jest tylko zasadniczo najważniejsza karta. Ta karta, która sama jest w standardzie tutaj PCI 64-bitowa, ona wchodzi do takiego swego rodzaju płyty głównej, która też jest częścią tak naprawdę tego całego zestawu uruchomieniowego. To jest, tak jak mówię, jeden z najbardziej rozbudowanych takich komputerów laboratoryjnych. Tak jak widać,
posiada kilka interfejsów ethernetowych, praktycznie wszystkie są gigabitowe, akurat tutaj ten ma wszystkie gigabitowe. USB, tutaj jest nasz kontakt ze światem, z użytkownikiem. Tak jak mówiłem, takie komputery nie mają w ogóle graficznych raczej potrzeb i wymagań. Więc jedyne, na co możemy liczyć, to jest szeregowa konsola. Takie komputery, tak jak mówię, ma dużo wspomagaczy. Sam procesor, sam zintegrowany silikon siedzi tutaj pod wentylatorem. Nie widać tu za dobrze akurat tutaj. Ja chciałem pokazać, jak jest złożony cały system. Ten sam system, ten zintegrowany jest taki podobny z wyglądu do innych, które tutaj będziemy oglądać, więc tutaj widać złącza światłowodowe, tutaj prawie nie widać, jest nieostry, ale to są dodatkowe układy programowalne. To jest FPGA, którą też możemy wykorzystywać do prototypowania, do dodatkowych jakichś tam kodów, syntezowanej funkcjonalności i podobne. O, w szczególności to, o czym mówiłem, tutaj widać zdaje się tak, to jest złącze właśnie debugowe JTAG-a, tutaj podłączamy debugery sprzętowe, o których też mówił, zdaje się, we wcześniejszej prezentacji Filip. Kolejny przykład, być może niektórzy znają, jest to fragment komputera, który się nazywa EFIKA, taki prościutki komputer laboratoryjny, dość popularny, tanio dostępny na architekturze PowerPC. Jest to dość łatwo osiągalny, jest to krótkomieniowy PowerPC, jeśli ktoś jest zainteresowany. To, co tutaj widzimy, to jest właśnie typowy, zintegrowany mikrokontroler, czyli nasz system. On jest otoczony peryferiami, tak jak flasze, jakieś inne pamięci. Taki moment, to jest tylko fragment. Sama EFIKA też nie jest specjalnie wielka. Także to jest kolejny przykład. Żeby usystematyzować troszeczkę to, o czym mówiliśmy i to, co tutaj pokazywałem na obrazkach. Po pierwsze, w systemach budowanych mówi się o czymś takim jak platforma. Platforma to jest ta nasza płytka, to jest ten nasz główny system, który stanowi kompletny system. To jest zamknięta całość w sensie funkcjonalnym. On potrzebuje do pracy tylko zasilania tak naprawdę. Bardzo często zestawy te uruchomieniowe, one mają formę kart fizycznych wymiarów zgodnych z standardem ATX, więc można je włożyć, umieścić w obudowie uniwersalnej kupionej gdzieś tam na giełdzie czy w sklepie komputerowym. Mają złącza do zasilaczy ATX-owych i tak dalej, więc i ten nasz taki cały system, gotowy właśnie do użycia praktycznie po kupieniu, nazywam platformą. Jest to analogiczne do płyty głównej. To często ma po prostu postać większej albo mniejszej takiej płytki drukowanej. Kolejnym istotnym elementem tutaj w terminologii systemów budowanych jest system on a chip. To jest SOC. Nie ma tłumaczenia tak zgrabnego po polsku. Niemniej jest to właśnie to serce systemu budowanego. To jest ten bardzo silnie zintegrowany kawałek krzemu, który zawiera te wszystkie elementy, które stanowią system mikroprocesorowy, praktycznie pełny. Czyli będzie to rdzeń CPU, będą to lokalne magistrale oraz wspomagające kontrolery już zintegrowane. To, co oglądaliśmy na zdjęciach, te właśnie pojedyncze układy, one zawierają wszystko w sobie. To jest ten pełnoprawny funkcjonalnie komputer, który jest po prostu podobny bardzo do PC-ta. A te magistrale lokalne, kontrolery pamięci rozmaitych, to o których mówiliśmy, macie RAM, flash, jakieś. Razem z blokiem CPU zintegrowane są właśnie dostępne na tych lokalnych magistralach peryferia. Te, które w PC-cie są na oddzielnych chipach, gdzieś tam połączone. My to mamy wszystko w jednym kawałku krzemu i to będą właśnie kontrolery sieciowe,
gigabitowy port ethernetowy jest w tej chwili standardem tutaj w takich systemach właśnie w jednym kawałku krzemu. Tak samo mostki rozmaitych magistral popularnych, PCI, PCI Express, czy interfejsy USB, to wszystko jest w tym jednym kawałku silikonu. No i to, o czym już mówiliśmy, CPU, czyli główna jednostka, która zarządza takim układem. Tutaj jest taki schemat, bardzo prosty. To nie jest żaden konkretny system, to jest taki rysunek poglądowy. Niemniej praktycznie każdy prawdziwy system od producentów typu Fiskej będzie wykazywał tutaj znaczne podobieństwo w sensie ogólnym do tego, co tutaj widać. Czyli mamy procesor główny, mamy cache dla niego, level pierwszy, drugi, potencjalnie pamięć SRAM, która się może przydawać. Mamy magistralę lokalną, na której, która integruje właśnie nam jednostkę centralną z tymi kontrolerami, o których mówiliśmy. Kontroler pamięci, przerwań, sieciowe maki, kontroler szeregowy, asynchroniczna komunikacja po RS-ie, to jest właśnie to, mostki PCI, silniki DMA. To, jeszcze raz podkreślam, to wszystko siedzi w tym jednym kawałku krzemu na ogół. Także to, dlatego to jest tak łatwe i przyjemne w użyciu, ponieważ taki jeden układ nam w zasadzie dostarcza tutaj bardzo gruntownego wsparcia. Wystarczy do tego podłączyć właśnie te pamięci, w których mamy kontrolery, i troszeczkę konfekcji mamy działający system. Także ta platforma, o której mówiliśmy, to jest właśnie ten system on a chip plus konfekcja, tak jak ja to sobie tutaj nazywam, czyli właśnie pamięci RAM, transceivery do portów ethernetowych, owoce zasilania, resetowania i to wszystko w zasadzie wystarczy nam, żeby mieć działający w pełni system. Tak jak mówiłem, mamy często jeszcze dodatkową logikę w postaci układów FPGA, czy jakichś tam programowanych CPLD i tak dalej. Te systemy, o których mówimy, mimo że one są właśnie takie małe, one nadążają jakby za tym, co się dzieje na rynku popularnym, konsumenckim, takim jak tutaj powiedzmy Intelowski. Więc mamy coraz większe rozmiary pamięci dostępne w tych systemach. Mamy coraz wyższe zegary taktowania. Mamy 64-bitowość, mamy wielokorowość w sensie tutaj analogicznym. To znaczy w jednym takim, ja pokazywałem na obrazku jednostkę centralną, tych jednostek może być kilka, więc takie układy zintegrowane są wielokorowe. Jeden z najnowszych takich układów Freescale, który jeszcze jest niedostępny, będzie w przyszłym roku jakoś, będzie miał 8 rdzeni. Każdy taktowany 1,5 GHz do 2 GHz, także to ten wyścig tutaj jest bardzo widoczny również w świecie wbudowanym. Architektury, o których tutaj mówimy, to jest właśnie nie Intel, tylko komputery RISC-owe, najczęściej spotykane ARM, MIPS i PowerPC. Tak, z którymi my mieliśmy do czynienia do tej pory najwięcej. Są jeszcze inne. Te są bardzo popularne w sensie dostępności na rynku rozmaitych produktów, gotowych zestawów, jak i również produktów opartych na nich, dostarczonych w rozmaitych urządzeniach. To te trzy tutaj rodziny są bardzo rozpowszechnione. ARM w szczególności, ponieważ firma ARM LTD, która sama nie produkuje półprzewodników,
czy też od jakiegoś czasu. No, ale generalnie jest to firma, która raczej żyje z licencji. Oni opracowują kolejne generacje specyfikacji pod nazwą ARM i te specyfikacje są sprzedawane, licencjonowane firmom, które produkują swoje układy zgodne właśnie z taką architekturą. MIPS podobnie. MIPS jest licencjonowany, PRPC mniej, aczkolwiek jedna definicja architektury PRPC E200 jest też na zasadzie licencjonowanej. Można kupić licencję od Freescale'a i budować swoje własne rozwiązania zgodne z tą architekturą. Teraz kilka... Mówiliśmy o definicjach, powiedzieliśmy sobie, co to jest. Teraz pokazaliśmy jakieś przykłady. Teraz chciałbym powiedzieć kilka zdań o tym, po co w ogóle to robimy i tutaj o co chodzi tak naprawdę, czemu się tym zajmujemy i po co o tym w ogóle mówić. Bo kogo interesują jakieś takie tam małe komputerki gdzieś tam, które siedzą? Otóż z naszego tutaj punktu widzenia i z naszych zainteresowań tego, czym my się zajmujemy, bardziej zasadne pytanie jest takie, kogo interesują pecety, kogo interesuje Intel i rynek taki konsumencki, popularny w pecetach, ponieważ systemy budowane to jest ogromny rynek, to potencjał tego jest wielki, w sensie liczby wyprodukowanych, dostarczonych produktów opartych na takich komputerach. To są rzędy, różnice liczbowe, w sensie dostarczonych jednostek tutaj systemów budowanych w stosunku do takich PC-ów biurkowych, serwerów, to są rzędy wielkości różnicy, znaczy na przykład 10 razy więcej się sprzedaje tak naprawdę rocznie układów MIPS, ARM i innych podobnych jak intelowskich produktów. Intel istnieje również w świecie systemów budowanych, tu tak uprzedzając potencjalne zainteresowanie pytania. Intel istnieje też na rynku, ale jego udział jest mizerny. To znaczy on istnieje, jest jakimś tam graczem, ale bardzo, bardzo niewielkim w sensie ilości. Co więcej, Intel w niektóre linie produktów tak wybitnie typu embedded sprzedaje. Na przykład kilka, no niedawno to było, 2-3 lata temu intelowską technologię Xscale, to jest architektura armowa, została sprzedana do firmy konkurencyjnej ARM, do firmy Marvel. Także Intel istnieje, aczkolwiek w niewielkim stopniu i ten stopień jeszcze raczej się zmniejsza niż powiększa. Także to jest ogromny rynek, ogromny potencjał. Pytanie kolejne, na które chciałbym tutaj troszeczkę odpowiedzieć, jest takie, po co się interesować FreeBSD i dlaczego my chcemy, żeby FreeBSD działał na tym systemie? Przecież są już inne. Tutaj jak ktoś śledzi historię systemów BSD, mógłby zapytać, dlaczego tutaj nie używać NetBSD, które słynie z tego poniekąd, że działa na wszystkim, co tylko sobie można wyobrazić. Dlaczego nie Linux, jakieś inne? Znaczy, na to oczywiście trudno tutaj odpowiadać jakoś inaczej niż tak, że my po prostu lubimy FreeBSD i chcielibyśmy, żeby FreeBSD działał na tych wszystkich platformach, ponieważ to jest bardzo dobry system i bardzo go lubimy, bardzo nam się podoba, przysłużył nam się w innych dziedzinach. Jest to, co więcej, bardzo interesująca i bardzo ciekawa praca uruchamiania FreeBSD na nowych platformach, więc nam się po prostu bardzo podoba i dlatego chcemy, żeby FreeBSD działało na jak największej liczbie platform. NetBSD też nie jest z drugiej strony, ma też swoje braki w innych dziedzinach, nie jest też do końca prawdą, że działa absolutnie na wszystkim, więc są też obszary, w których nie ma ani Linuxa, ani NetBSD, a będziemy mieli FreeBSD być może. Słucham? To znaczy, powiedzmy, odmiany niektórych armów. Nie ma lub nie ma dostępnych publicznie, bo to też jest kwestia taka, że NetBSD jest niby, można kupić go od firmy Wasabi na przykład, ale no, ale to nie ma, tak, nie są dostępne dla każdego.
Także są takie platformy, które nie są wspierane. Czy to jest na poważnie, czy to jest zabawa? Dla nas jest to jak najbardziej poważnie. Systemy, które architektury, na których uruchomiliśmy FreeBSD, są używane profesjonalnie w produktach komercyjnych i nie tylko. Także jest to, dla nas jest to jak najbardziej poważnie, natomiast tak jak powiedziałem, są to bardzo, bardzo interesujące zagadnienia i z punktu widzenia tutaj researchowego i osób, które się interesują architekturą komputerów, jest to obszar no, niezwykle ciekawy. I dlatego może to być połączenie i dobrej zabawy, i bardzo, bardzo ciekawej pracy. Kilka słów w tej chwili chciałbym powiedzieć na temat portu dla jednego z systemów takich wbudowanych, nowoczesnych PowerPC firmy Freescale, nad którym pracowaliśmy na przełomie zeszłego roku i na początku tego, czyli już trochę czasu upłynęło. Jest to system, który w tej chwili działa bardzo stabilnie, jest wdrażany do produktów komercyjnych sieciowych, które być może będą dostępne w sprzedaży w przyszłym roku, tak? 2008, tak, jakoś. Tak. To, czym my się tutaj zajmowaliśmy, to może zacznę tutaj od ostatniej kropeczki. To było przeniesienie całego systemu, jest to kompletny port, to znaczy poczynając od zagadnień budowania, dostarczenia loadera dla FreeBSD poprzez kernel oczywiście, który musi działać jak również całego środowiska, czyli świata, systemu buildowego. W szczególności przystosowanie, przeniesienie jądra na taką nową platformę wiązało się z napisaniem szeregu sterowników całkowicie od nowa dla tych modułów. Tak jak pokazywałem na obrazkach, taki system składa się tam z iluś bloków wewnętrznie, więc każdy z tych bloków musiał być wspierany, musieliśmy napisać do niego lub zaadaptować sterownik. Platforma to był jeden z tych obrazków, które pokazywałem wcześniej. Ten taki jeden z takich najbardziej zaawansowanych systemów uruchomieniowych, to na nim właśnie znajduje się ten system. Przepraszam. 85XX, ponieważ on występuje tam w kilku wariantach. Jest to architektura, jak powiedziałem, PowerPC. Rdzeń nazywa się E500 według terminologii Freescale'a. Jest to architektura zgodna z taką odmianą definicji PowerPC pod nazwą Book E. To E to jest, jak łatwo się domyślić, właśnie embedded, czyli to jest definicja architektury pod kątem systemów wbudowanych. Ona ma kilka różnic, o których powiem jeszcze dwa zdania później, z których wynikały tutaj zasadnicze trudności podczas pracy nad przeniesieniem tego systemu. Różnic w stosunku do takiego tradycyjnego PowerPC, który jest spotykany w Macintoshach na przykład starszych lub innych komputerach. Jest to cały ten system 85XX, jest to specjalizowany kontroler telekomunikacyjny. Tak jak mówiliśmy o tych zastosowaniach rozmaitych i rozmaitych profilach systemów budowanych, to jest akurat przykład takiego komputera, który jest dedykowany do zastosowań telekomunikacyjnych. On ma oprócz takich systemów, oprócz takich interfejsów i bloków, takich analogicznych do typowych komputerów, on ma jeszcze bardzo specjalizowane interfejsy telekomunikacyjne. Ma wbudowaną dużą liczbę portów szeregowych, synchronicznych, w szczególności spełniających standardy, tam E1, T1. Można produkty oparte na takim komputerze bezpośrednio integrować z infrastrukturą telekomunikacyjną, ze switchami, jakimiś tam punktami styku
telefonią analogową i tak dalej. To jest wysoko specjalizowany moduł, który jest tak, nawiasem mówiąc, tak naprawdę drugim komputerem riskowym, w tym obok tego naszego głównego kontrolera. Ale na tym nie będziemy się specjalnie koncentrować. Także myśmy przenieśli cały system na taki nowy, na taką nową rodzinę. Najważniejsze zagadnienia, z którymi mieliśmy do czynienia, którymi się borykaliśmy, to był po pierwsze inny model MMU. Te różnice, o których ja tutaj mówię, to są różnice między tym nowym właśnie tym naszym 85XX układem, a takim tradycyjnym modelem PRPC. Także to pierwsza najważniejsza zmiana to była właśnie tak, że to jest inne MMU. Jeśli ktoś się orientuje tutaj w arkanach pamięci wirtualnej i modelowania takich rzeczy, to orientuje się w podejściu starym PRPC, to tutaj nie mamy nic ze starych koncepcji, nie mamy batów, nie mamy segmentów, wszystko jest oparte na TLB, na takim cache'u tak naprawdę tłumaczeń. W związku z tym musieliśmy napisać od początku moduł PMAP, który jest takim no, niskopoziomowym interfejsem, który kernel FreeBSD, w kernelu FreeBSD łączy ten sprzęt, sprzętowe wsparcie dla pamięci wirtualnej z tym softwarem, który tym zarządza. Jest taka wysokopoziomowa warstwa pamięci wirtualnej w kernelu i ona wymaga, żeby był spełniony pewien interfejs na najniższej warstwie. To jest właśnie ten PMAP. Więc PMAP, który jest zdefiniowany w tej chwili dostępny dla tradycyjnego modelu PRPC, tutaj zupełnie nie miał zastosowania. Myśmy napisali od nowa PMAP-a dla tego portu. Tak? Port jest jakoś oficjalnie dostępny. Będę o tym mówił. Dwa slajdy. Oprócz innego modelu MMU jest tam zmieniony troszeczkę model wyjątków. To też jest zmiana w stosunku do tradycyjnego podejścia w PRPC. Mamy w ogóle nowe klasy wyjątków, w związku z tym mamy nowe instrukcje maszynowe, które wracają z tych wyjątków. Są to takie drobne różnice, niemniej jednak, które wymagają bardzo dużej uwagi i które trzeba bardzo dokładnie prześledzić, ponieważ te operacje, szczególnie wyjątki w połączeniu z obsługą pamięci wirtualnej, są krytyczne, kluczowe rzeczy dla działania spójnego tutaj całego systemu. Te maszyny typu 85XX nie mają też w tradycyjnym ujęciu koprocesora matematycznego w PRPC. Mają odrębny procesor do wspomagania operacji zmienno-przecinkowych, ale on jest zupełnie inny. Jest całkowicie nowym, odrębnym modułem, którego oprogramowanie samo w sobie jest tutaj poważnym projektem. W związku z czym myśmy w pierwszym tutaj podejściu zrezygnowali w ogóle z tego i w tej chwili działa to tak, że tak jakbyśmy nie mieli w ogóle procesora zmienno-przecinkowego, używamy kodu, który emuluje operacje zmienno-przecinkowe, używamy soft floatów tak zwanych. Tak jak już mówiłem, ten nasz system zintegrowany, on ma nowe, nieistniejące wcześniej, czy też urządzenia, do których nie ma wsparcia, nie było do tej pory wsparcia w drzewie źródłowym, więc musieliśmy napisać sterowniki do tego, w szczególności sterowniki do magistral, takich wirtualnych, na których mamy te układy, te wszystkie mostki, które pokazałem na obrazkach, więc żeby zanim zacznie się pisać sterownik zasadniczy do danego układu peryferyjnego, trzeba jeszcze napisać tak naprawdę sterownik do magistrali, która ta skleja tak naprawdę to z resztą infrastruktury jądrem. Więc to wszystko tutaj było przed nami, musieliśmy to pokonać. Dostarczyliśmy pełne środowisko uruchomieniowe, to znaczy, że mamy loader standardowy z FreeBSD, który jest znany, który jest na każdym odmianie architektury FreeBSD, nieważne czy to jest MIPS, czy PRPC, czy ARM, czy Intel, on wszędzie wygląda tak samo, jest taki sam interfejs użytkownika.
Więc myśmy zintegrowali loader z naszą platformą, której akurat był firmware, czy bootloader, jakkolwiek to nazwać, czyli ten software, odpowiednik BIOS-u. Musieliśmy zintegrować loader właśnie z tym, co tam było, a tam był UBOT, do którego swoją drogą przygotowaliśmy, który był niewystarczająco wyposażony w pewne mechanizmy, których loader oczekuje od tego software'u, który jest pod spodem, BIOS-u czy tam właśnie jakiegoś firmware'u. Więc musieliśmy po pierwsze jeszcze rozszerzyć sam firmware, który był. To był sam w sobie projekt jakby też oddzielny, dość ciekawy. Także mamy całe środowisko uruchomieniowe, mamy loader, który przygotowuje metadane, który uruchamia kernel w trybie po prostu pełnym. Dostarczamy wszelkich informacji od loadera do jądra. Warianty tego naszego układu zintegrowanego, do którego przeprowadzamy testy, to są tutaj te numerki, które napisałem. To one się różnią, powiedzmy, w sposób ilościowy między sobą. Na przykład niektóre z nich mają więcej, inne mniej elementów w tych tablicach pamięci wirtualnej, w których są trzymane tłumaczenia itd. Tak jak mówię, to są różnice raczej ilościowe. Niektóre z tych wariantów zawierają jakieś akceleratory kryptograficzne, inne z kolei nie będą. Jeden z nich zawiera 4 interfejsy ethernetowe, drugi zawiera 2. No takie, powiedzmy, niespecjalnie wielkie różnice. Tutaj jest schematyczny opis takiego systemu w języku, w cudzysłowie, konwencji kernelowych FreeBSD, czyli w systemie NewBus, który abstrahuje urządzenia i dostarcza takich konwencji programistycznych do zarządzania sterownikami urządzeń, wiąże FreeBSD. Więc te wszystkie elementy systemu budowanego, o których mówiłem na początku, czyli ta magistrala lokalna, która jest zamontowana przez tutaj taki wirtualny byt pod nazwą on-chip peripherals, te wszystkie urządzenia już końcowe typu porty szeregowe, port ethernetowy, kontroler przerwań, mostek PCI, one wszystkie musiały być tutaj zamodelowane i to jest taki ogólny obrazek tego, co musieliśmy zrobić. I przy czym to ściśle odpowiada konstrukcji hierarchii właśnie NewBusowej, którą zaimplementowaliśmy w kodzie. Także to, jeśli się na te drivery popatrzy, to one dokładnie po prostu właśnie opisują, to jest taki obrazek tego, co widać w kodzie źródłowym. To, co było pytanie, jaki jest status tego tutaj w tej chwili, jak to wygląda? Integracja tego portu trwa niestety jeszcze, ale jest bardzo zaawansowana. Jest dostępna w takim deweloperskim repozytorium FreeBSD w Perforce. Jeśli ktoś ma dostęp do Perforce'a, to tam jest gałąź, na której ja między innymi pracuję i w tej chwili jest tam oparty na karencie, nie wiem, sprzed 3-4 tygodni, zdaje się, ostatni merch. Jest, więc jest to w tej chwili na poziomie 8.0 karenta. Stan tego jest taki, że wymagane są jeszcze pewne formalne zmiany, natomiast w sensie tutaj funkcjonalnym jest to działający port. Można go kompilować, buduje się loader, buduje się kernel, świat. Tak. Po zintegrowaniu z karentem 8 być może będziemy robili integrację jeszcze z wersją 7, ponieważ jeszcze tytułem wyjaśnienia, nasza praca pierwotnie była dla systemu 6.1.6.2. Taki był pierwotny. Także to w tej chwili jest i tak jak mówię, jest to funkcjonalne, jest to dostępne nie tak szeroko, ale publicznie. Będzie dostępne po integracji z CVS-em, mam nadzieję, bardzo szeroko. W planach mamy porty na kolejne układy Freescale'a, na kolejne warianty PowerPC, między innymi
między innymi z serii 4XX440-405, które być może niektórzy znają. Jest to wariant IBM, jest to wariant PC opracowany przez IBM-a tak naprawdę. Jest on dość podobny czy też zgodny z tą specyfikacją PowerPC Book E, o której tam wspomniałem kiedyś. Także to jest dość podobne. Inne architektury, którymi się również zajmujemy, to jest ARM w szczególności. W tej chwili pracujemy też nad sportowaniem również pełnego systemu FreeBSD, czyli Loader Kernel Świat, dla pewnej linii produktów opartych na ARMie 9E. Spodziewamy się, że na początku roku będziemy mieli już jakiś wstępnie działającą port. Ten port armowy również jest robiony z zamysłem takim, żeby znalazł się w drzewie FreeBSD. Nie wiem, z jaką zwłoką to nastąpi, to jest uzależnione tam od rozmaitych poza również merytorycznych czynników, ale jest on robiony tutaj pod tym kątem, z takim zamysłem, także będziemy się starali, żeby to wsparcie dla tego systemu również się znalazło prędzej lub później w drzewie. W ramach ciekawostki lub może, nie wiem, czy dla wszystkich to jest ciekawostka, dla mnie to jest ciekawostka, bo ja akurat bardzo lubię PowerPC. Kiedy można się spodziewać tutaj FreeBSD na PlayStation 3, które jak wiadomo jest oparte na architekturze Cell, która z kolei też ma wiele wspólnego z PowerPC. Otóż Cell rzeczywiście jest złączony z architekturą PowerPC, a tak naprawdę Power, która jest nadzbiorem tutaj definicji PowerPC. Nie do końca, ale tak to bym traktował. W każdym razie rzeczywiście Cell zawiera jako główny komputer sterujący, taki dwurdzeniowy, bardzo podobny do G5, znanego z kolei z wcześniejszych Maców na takim komputerze. Trudności, które tutaj są przed tym, zanim FreeBSD zadziała na PlayStation 3, są takie, że Cell jest czysto i wybitnie 64-bitowy. Brakuje w nim tak zwanego trybu bridge, którym 64-bitowe PowerPC mogą działać jako 32-bitowe, więc tutaj musimy po prostu od razu w pełni skoczyć do 64 bitów, co w wypadku wariantu FreeBSD dla PowerPC jest o tyle trudne, że bieżący port jest 32-bitowy, więc wszystkie niskopoziomowe warstwy kernela trzeba dostosować i trzeba rozszerzyć odpowiednio, ponieważ on nie zadziała właśnie w takim trybie przejściowym, aż Cell działa tylko do 64 bitów. Rozszerzone MMU, więc to, o czym już mówiliśmy, moduł PIMAP, wszystkie zagadnienia związane z pamięcią wirtualną muszą zostać rozwiązane również w pełni. Nie ma tutaj możliwości stopniowego dojścia do tego. Kolejnym trudnością, która, przy czym to już nie jest taki problem tutaj blokujący, jest związany z brakiem SMP, również dla PowerPC, FreeBSD dla PowerPC. Ten komputer w celu, tak jak wspomniałem, zawiera dwa rdzenie. Gdybyśmy chcieli korzystać z tych obydwu rdzeni, powinniśmy zapewnić wsparcie dla SMP, którego, tak jak powiedziałem, w tej chwili brakuje. Znaczy brakuje tych najniżej położonych warstewek związanych ściśle z architekturą. Także takie trudności tutaj są. Sama platforma PlayStation 3 jest otwarta bardzo dla innego software'u, dla innego systemu operacyjnego niż ten, który jest używany w konsoli.
Więc od początku to było tak zaprojektowane, żeby można było uruchamiać na tym również inne systemy. Niemniej jednak to, co chciałbym tutaj powiedzieć, że uruchomienie FreeBSD na PlayStation 3 jest to spore wyzwanie. Znaczy z tych powodów, które tutaj zaznaczyłem, że nie ma możliwości zrobienia tego skokowo, w sensie tych nowości, tych nowych rzeczy. Więc trzeba tutaj dość szeroko pracę zakroić i dopiero one, połączenie tych wszystkich wątków dopiero da nam wsparcie. Przy czym to, o czym mówię, to jest oczywiście wsparcie tylko dla tego głównego kontrolującego PowerPC. To nie oznacza wsparcia dla tych silników tak naprawdę, które rzeczywiście tworzą tą potęgę Sela. Także to jest tylko mowa o tym, żeby bazowy system operacyjny działał na tym komputerze kontrolującym. Samo wykorzystanie tych silników SPE wspomagających w celu, to jest odrębne zagadnienie, zupełnie jakby jeszcze dla siebie. Na podstawie tych naszych prac oraz tych doświadczeń chciałem kilka słów rzec na temat przenośności FreeBSD. Otóż po pierwsze mamy środowisko, czyli mamy narzędzia, którymi będziemy budowali kod przy przenoszeniu systemu kernela na taką platformę. To środowisko jest oparte, jak wiadomo, na GNU i na toolchainie Assembler, Linker, Kompilator, wszystko to jest dostępne. Wszystko to jest w miarę na bieżąco z tym, co można znaleźć w GNU, w GCC. I nie ma na ogół problemu ze środowiskiem. Znaczy trzeba po prostu tylko skompilować być może właśnie kompilator i inne narzędzia z odpowiednimi parametrami, jeśli tam mamy różnice, powiedzmy, kolejności tutaj bajtów na maszynie, niż mamy domyślnie, drobne rzeczy. Natomiast środowisko generalnie do budowy jest gotowe. Jeśli chcielibyśmy właśnie zacząć port dla Sela, dla PlayStation, to jesteśmy w stanie produkować kod maszynowy, który być może będzie działał nawet. Środowisko budowania. Żeby przenieść system operacyjny, trzeba zapewnić środowisko do budowania. Trzeba przysposobić loader do tego, co jest pod spodem, do jakiegoś firmware'u. Więc najczęściej wiąże się to z pracą taką. I ta część jest wyseparowana. Loader FreeBSD ma konstrukcję modularną, taką, że ma niskopoziomową warstewkę, taką, której loader z biblioteką towarzyszącą Libstand oczekują, że ten niskopoziomowy klej zapewni dostęp do takich rzeczy jak wydrukowanie znaku na konsoli, odczytanie znaku z konsoli, takie bardzo elementarne rzeczy. I przy pomocy wystarczy, że dostarczymy tylko takie metody od spodu i to środowisko zadziała. Także tutaj ten obszar budowania jest rozdzielony jawnie na rzeczy zależne i niezależne od architektury. Jak dostarczymy te rzeczy zależne od architektury, to wszystko będzie dobrze działać i z tym tutaj nie mieliśmy problemów raczej. Sam kernel to przede wszystkim ta najniższa warstwa, to co możemy znaleźć w plikach low core. Tutaj dałem przykłady z istniejącego ARMA. To jest plik, którym główną funkcją stanowi punkt wejścia w ogóle do jądra. Jak loader uruchamia kernel, to zaczyna wykonywać kod, który się znajduje tutaj w plikach low core dla danej architektury. Tutaj pokazałem nasz wycinek właśnie z Perforce'a pliku low core. Czegoś takiego na razie nie można znaleźć w drzewie CVS-owym czy w tych oficjalnie wydawanych do tej pory, ponieważ WKI jeszcze nie jest nam dostępne. Oprócz tego, co się dzieje najniżej, po zainicjalizowaniu maszyny, procesora, kontrola dalej przekazywana jest do podsystemu niezależnego od architektury. Jest taka funkcja MI Startup, Machine Independent Startup, jak nazwa mówi, więc tutaj jakby w dwóch zdaniach podsumowanie jest takie, że ten ściśle uzależniony
fragment od architektury jest bardzo dobrze zdefiniowany, wiadomo gdzie on jest. On ma przed sobą jakieś tam cele, po czym przekazuje kontrolę dalej do takiego etapu niezależnego już od architektury. O ile gdzieś można tutaj napotkać na trudności takie powiedzmy logistyczne z tym, jak tutaj rozszerzyć kod, jak dodać pliki, jak to zorganizować tak naprawdę, jak dodajemy nowy wariant architektury. Myśmy stali tutaj właśnie przed takimi problemami. To tutaj na tym etapie można natknąć się na jakieś trudności. No, to są często takie decyzje, powiedzmy, paratechniczne. No, trzeba jakoś zaplanować trochę na przyszłość. Jak będą się pojawiać nowe warianty, na przykład jakieś architektury, to pytanie jest, czy chcemy tutaj mnożyć pliki, czy mieć jeden plik, w którym będziemy mieli pocięty jakimiś ifdefami, czy coś. No, to są tego rodzaju tutaj wątpliwości. Więc mamy dobrze wydzielony obszar, silnie zależny od architektury. Jeśli go zespokoimy, jeśli dostarczymy tych wszystkich funkcji, funkcjonalności, które tam jest wymagane do zainicjowania, to potem mamy już tę część całą, niezależną od architektury, to prawdziwe jądro tak naprawdę. Przy czym ono jest praktycznie w całości zupełnie abstrakcyjne, to znaczy niezależy od architektury, jeśli już w jakiś sposób no to woła metody, które właśnie my musimy zaimplementować. Natomiast co jest istotne z punktu widzenia przenośności, przenoszenia FBSD na nowe platformy, nowe architektury? Jest to dostęp do urządzeń peryferyjnych. Dawno temu było tak, że każda architektura miała własne metody dostępu. Wiadomo, że w świecie tutaj intelowym mamy coś takiego jak przestrzeń I/O, która jest zupełnie odrębna od przestrzeni głównej, w której mamy kod i pamięć, że dostęp do tej przestrzeni I/O odbywa się poprzez wykonywanie w ogóle specjalnych, przeznaczonych do tego i wyłącznie tylko instrukcji maszynowych i tak dalej, i tak dalej. Różne warianty procesorów RISC-owych, o których ja mówiłem, mają inny model z kolei. Więc tutaj są tego rodzaju dylematy. FreeBSD posiada interfejs właśnie do abstrakcji tego rodzaju operacji, który się nazywa BusSpace, który pochodzi z systemu NetBSD, który został zaimportowany i mniej więcej jest na tym samym poziomie funkcjonalności oraz no, jest praktycznie zgodny na poziomie kodu źródłowego. Więc mamy BusSpace'a, który operuje na urządzeniach, który daje abstrakcję całej reszcie kernela. Dzięki temu wszystkie drivery, które piszą ludzie, i które się znajdują tam gdzieś w katalogach SysDev, na które możecie zwrócić uwagę, one wszystkie są niezależne zupełnie od architektury. Ktoś, kto pisze driver dla FreeBSD, jego nie interesuje, na jakiej architekturze de facto będzie działał ten sterownik. Czy to będzie ARM, czy to będzie Spark, czy to będzie architektura Big Endian, czy Little Endian. To wszystko załatwia warstewka pod nazwą BusSpace. Ona będzie... Do niej podczas przenoszenia my będziemy musieli właśnie powiedzieć tam lub zgadnąć, dowiedzieć się z procesora tak naprawdę, jakiego typu on jest, jakich metod użyć, żeby wykonać operację na urządzeniach. Same sterowniki używają abstrakcyjnych metod typu odczytaj byte, odczytaj 2 byte, odczytaj 4 byte. Jak to się dokładnie dzieje, to tę całą magię wykonuje BusSpace. Jeśli chce się przenosić FreeBSD na nową platformę, trzeba wiedzieć, co to jest BusSpace w szczegółach, trzeba umieć go dostosować do nowego wariantu. Podobnie warstwa abstrakcji dla DMA, dla operacji między urządzeniami, między pamięcią a urządzeniami, bez interwencji procesora głównego, również w bardzo analogiczny sposób jest wyabstrahowany. Również interfejs i specyfikacja ta pochodzi od NetBSD, i jest bardzo podobne. Już troszeczkę jakby wyprzedzając to podsumowanie, mówiłem wcześniej o PIMAP-ie, który jest takim niskopoziomowym interfejsem do MMU, który jak wiadomo może się zmieniać
z maszyny na maszynę, co więcej, może się zmieniać nawet w, jak tutaj pokazywałem na przykładzie naszego właśnie tego portu, może się zmieniać nawet w ramach trochę innej rodziny, w ramach tej samej architektury, czyli mieliśmy PRPC i one się różniły bardzo zasadniczo na poziomie pamięci tutaj wirtualnej i model MMU. To wszystko separuje PIMAP, dzięki temu wysokopoziomowy VM, który tam zawiera algorytmy stronicowania, kolorowania stron i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie algorytmy są uniwersalne i niezależne w ogóle od architektury, ponieważ one używają PIMAP-a. Także mamy tutaj dość fajnie to. 5 minut, okej, okay, to już zbliżam się do końca. Podsumowanie przenośności w FreeBSD. Tak jak mówiłem, loader jest bardzo dobrze oddzielony, kernel również jest bardzo dobrze oddzielony, w sensie ogólnym. Tak jak powiedziałem, już na poziomie samego low-core'a możemy mieć rozmaite dylematy i tam trudno jest czasem już zróżnicować daną architekturę między wariantami czy coś. No, po prostu tutaj to są problemy trudno rozwiązywalne w praktyce. Trzeba czasem pogodzić się z pewnymi niekorzyściami estetycznymi, żeby mieć w miarę uniwersalny kod, albo trzeba mnożyć pliki, albo katalogi. Niemniej jednak sam kernel jest z punktu widzenia takiego ogólnego jest bardzo dobrze rozseparowany. Tak jak mówiłem, mamy abstrakcję dostępu do urządzeń I/O, mamy abstrakcję w dostępie do DMA. Klarowny i taki ładny sposób uruchamiania jądra, mam podsystemy, które po kolei jest startowane jądro, budowane są procesy i tak dalej, i tak dalej. To sobie można wszystko obejrzeć. Natomiast ten cały podsystem jest ładny, klarowny, spójny, łatwo używalny. Podobnie, to już też wspominałem o tym, podobnie konstruowanie driverów, pisanie nowych sterowników. Jeśli mamy już wsparcie dla jakiejś architektury, chcemy dopisać nowy sterownik, jest to bardzo przyjemne w FreeBSD. Nie trzeba się przejmować szczegółami takimi bardzo niskopoziomowymi, jak przydzielanie przerwań lub właśnie dostęp do konkretnych rejestrów. My tylko mówimy, daj mi przerwanie moje, nie mówimy w ogóle o jakim numerze, tylko daj mi przerwanie dla sieci, daj mi obszar pamięci dla kontrolera sieciowego i to infrastruktura nam dostarcza. Newbus jest zorientowany obiektowo, bardzo ładnie, bardzo przyjemnie się tego używa. Minusy, które mogą dać w kość, to jest build system przede wszystkim. System buildów FreeBSD nie jest całkiem skrośny. To znaczy nie można tutaj w dowolnych konfiguracjach i w dowolnych układach sobie robić skrośnych buildów całkowicie. To, co też nam dokuczyło w pewnym momencie, nie można tak w łatwy i sposób dobrze kontrolowany użyć zupełnie zewnętrznego toolchainu niż tego, który jest wbudowany, który jest dostarczany z base systemu. Możemy sobie modyfikować ten toolchain, kompilator, assembler, który już jest. Natomiast jeśli chcemy użyć na przykład gotowego, już działającego, powiedzmy, że mamy jakiś własny kompilator, to ja abstrahuję od w ogóle zagadnień takich, czy kernel się zbuduje, czy z powodów tam innych formalnych, że części kernela są uzależnione pewne od jakichś tam właściwości GCC akurat, ale to nawet nie o to mi chodzi. Powiedzmy, że mamy inny wariant GCC, budowany, utrzymywany, troszeczkę starszy, nowszy, nieważne. Nie jest tak oczywiste i w sposób taki całkiem oddzielny użyć czegoś takiego. Można to zrobić, myśmy to robili, ale to jest takie, no brakuje. To na przykład, co jest w NetBSD, bardzo fajne, że można całkowicie na dowolnie wybrać sobie, jakie narzędzia używamy i tak dalej. To jeszcze tego nie ma tutaj, ale będzie, jak sądzę. UFS, to być może jest nawet problem bardziej powszechny niż tylko w systemach budowanych. UFS nie jest, nie ma w tej chwili wsparcia takiego skrośnego dla kolejności bajtów, także jeśli chcemy zamontować na przykład jakiś obraz UFS-owy na maszynie Livlandianowej, to się tego nie da zrobić. Są
tutaj jakby sposoby na obejście tego, są narzędzia również na PSD zaczerpnięte częściowo, jak MakeFS, który pozwala zbudować skrośnie obraz UFS-a. To już jest jakaś pomoc. Natomiast jak mamy gotowy, chcemy go zamontować, to się nie da. No ale to nie jest straszny problem. Tutaj takie podsumowanie już naprawdę hasłowe, czyli jak się FreeBSD ma tutaj w ogóle w sieci embedded. Więc ogólnie mówiąc, na razie jest to skromny dość zakres wspartych platform, natomiast architektur już nie. Mamy wsparcie dla ARMA, które jest dość dobre. Perforce'owa deweloperska gałąź ARMA ma jeszcze kilka nowych platform, których nie widać na co dzień w CVS-ie. Także tutaj jest bardzo, bardzo dużo ruchu, jest dynamiczny rozwój, szczególnie dla ARMA. Wiąże się to z tym, że ARM tutaj jest dość łatwo osiągalne, dość tanio, można kupić zestawy uruchomieniowe, jakieś debugery sprzętowe, które ułatwiają development. ARM jest tutaj pod tym względem bardzo przystępny. Łatwo można znaleźć i kupić. Mamy MIPS-a w Perforce, jest YPC, BookE. Przepraszam na to, co myśmy zrobili. Także to się rozszerza. Tak jak mówię, w tej chwili jest to jakiś tam stan. My pracujemy między innymi na tym, żeby to polepszyć. Także pytanie. Czy ty masz jakieś informacje na temat tego, kiedy się może pojawić w oryginalnym drzewie wsparcie dla MIPS-a? Pytanie było o wsparcie dla MIPS-a, kiedy się pojawi w drzewie. Nie wiem, nie śledzę tak MIPS-a dokładnie. Znaczy jestem zapisany na listę MIPS-ową, ruch jest bardzo mały. Ludzie, którzy pracują nad portem MIPS-a, pracują głównie w Perforce, tam się między sobą komunikują. Tak, to proszę. Aktualnie bardzo duża firma, jedna z największych firm. Puknij tam już tam. Okay. Aktualnie jedna z największych firm w ogóle w branży IT zainteresowała się FreeBSD na MIPS-a. Już jeden z deweloperów będzie pracował full time i ściągają kolejnych. Także port MIPS-a będzie bardzo, bardzo dynamicznie rozwijany już w niedalekiej przyszłości. Nie wiem, która konkretnie wersja. Natomiast na pewno MIPS będzie rozwijany bardzo dynamicznie. To jeszcze mogę tylko dopowiedzieć tutaj koledze, że to co było do tej pory to na jakichś Linksysach, ja tam nie pamiętam dokładnie, ale to 4000 jakieś serie MIPS-a. Tak. Także to byłoby z grubsza wszystko, co miałem do powiedzenia. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem, tak? Nubas. Przepraszam, nikomowej, tylko obiektowej, tak naprawdę sam system, czyli przerwania i tak dalej. Jakie to ma koszty czasowe, jeżeli chodzi o wykonanie, ile to zabiera z czasu procesowego? Może od końca zacznę na temat Nubasa. Znaczy nie mam żadnych danych obliczonych na ten temat. Na pewno to nie jest za darmo. To znaczy ta wygoda, o której mówiłem i to, że jest to tak łatwo używalne, to nie jest za darmo. Także to na pewno powoduje dodatkowe ścieżki w kodzie, dodatkowe cykle zużyte na po prostu kolejne tam referencje funkcji, bo to jest tam jakimi metody dynamicznie rozwiązywane i tak dalej. Odnajdowane są metody, które są wołane. Także to nie jest takie lekkie. Ja tam miałem tutaj pod koniec takie pytanie jeszcze na temat real-time'owości, bo to się tylko pojawia. Czy FreeBSD się nadaje do zastosowań real-time? Więc to jest poniekąd związane, ponieważ to jest oczywiście mówić o tym, że Nubas powoduje dodatkowo obciążenie jakieś. I ja tego nie obliczałem, natomiast trudno to, można to obliczyć, natomiast trudno tutaj właśnie coś oszacować,
z góry na przykład, że to zamiecone wyżej tyle. To jest właśnie jedno z takich wymagań bazowych dla real-time'u. I takich rzeczy się nie da tutaj sprecyzować w PSD. Między innymi dlatego do zastosowań real-time'owych tak się nie można powiedzieć, żeby się nadawał. Natomiast co do jawy na platformach budowanych, nie wiem, nie wypowiadam się, ponieważ nie znam nikogo, kto by używał tutaj w takiej konfiguracji tego. Więc trudno mi odpowiedzieć. Znaczy żaden z naszych klientów na przykład nie był zainteresowany takimi rzeczami. To raczej inny profil troszeczkę, ten, który my się poruszamy. Także nie wiem. Proszę przeniesienie do przodu, dobra? Aha, okej. Okay. No, przepraszam tutaj. Okej, przepraszam, ale trochę jesteśmy. Dokładnie. Halo. Okej. Okay. Przepraszam, ale nie mamy za bardzo czasu. Nie mamy za bardzo czasu. Jeśli moglibyście trochę pytań przekierować na przerwę.